W dniu dzisiejszym mieliśmy uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, na którym gościliśmy synów pana profesora Plamicera z żonami. Temu towarzyszyło odsłonięcie pamiątkowej tablicy, która upamiętniała pana profesora, jak również jego portretu. Uroczystości towarzyszyło również wręczenie medali imieniu pana profesora Plamicera. I to była jakby ta pierwsza część uroczystości z obchodów 50-lecia Wydziału, które zbiegły się z setną rocznicą urodzin pana profesora Plamicera, który był pierwszym dziekanem naszego wydziału, twórcą, jednym z twórców również Politechniki Opolskiej, wcześniej WSI. No i oczywiście ta trzecia część, chyba też bardzo uroczysta, czyli nadanie statusu profesora honorowego profesorowi Demence z Politechniki Poznańskiej, wieloletniemu przyjacielowi naszego wydziału. To jest kolega, przyjaciel, który z nami od wielu lat współpracuje, ma wspólne z nami publikacje, ma wiele prac wspólnie realizowanych, staże w Politechnice Poznańskiej były organizowane przez niego dla naszych pracowników, robił wiele recenzji, prac doktorskich, książek, także, a przede wszystkim to jest wielka osobowość, wielki autorytet, przewodniczący Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, także wielka postać w elektrotechnice zarówno polskiej, europejskiej, jak również światowej. To jest bardzo zaszczytne wyróżnienie, ja o tym powiedziałem tutaj i mówiłem, że nie do końca wiem, czy na to zasłużyłem. No, mnie się wydaje, że środowisko polskie zrobiło więcej dla Polski i dla środowiska elektryków niż to środowisko, a szczególnie ja dla Opolan. Także dziękuję im przede wszystkim za ten wkład w rozwój elektrotechniki ogólnopolskiej. Podczas uroczystości wręczyliśmy medale osobom, które uważaliśmy za twórców naszego wydziału, te osoby, które przyczyniły się do jego rozwoju. Byli rektorzy z naszego wydziału, jak również dziekani, ale też rektor obecny, pan profesor Marek Tukiendorf, któremu zawdzięczamy te piękne budynki. Jak popatrzę na te 8 lat, to jednak blisko 20 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego, a zatem ta cała rada wydziału zmieniła się. Jest dużo ludzi młodych, mobilnych i myślę, że to dobrze rokuje na przyszłość. Również patrząc na to, że zrealizowaliśmy też ten duży grant i patrząc na bazę lokalową, materialną naszego wydziału, na te budynki, które tutaj widać od 1 do 5, nowe laboratoria, no to myślę, że jest dobra baza dla studentów i dla pracowników i mam nadzieję, że wydział będzie się dobrze rozwijał, a moim następcą, panu profesorowi Boczarowi, życzę jeszcze większych sukcesów niż ja miałem. No myślę, że te sukcesy są widoczne, a jemu życzę jeszcze większych.